Koronawirus sprawił, że 2020 rok był pełen wyzwań dla nas wszystkich. W tym niełatwym czasie pozostaliśmy blisko mieszkańców żyjących w pobliżu naszych zakładów. Prowadziliśmy dialog w trybie online, który zaowocował powstaniem specjalnych programów wspomagających walkę ze skutkami pandemii. Wiosną rozpoczęliśmy realizację projektu Wirtualna Szkoła CEMEX, który wspiera zdalną naukę w szkołach w okolicy naszych zakładów. Jak dotąd z inicjatywy skorzystało prawie 5 tysięcy uczniów z 22 szkół w 19 miejscowościach. Kontynuowaliśmy też program Mistrzowie Bezpieczeństwa. Najmłodsi mogli poznać najważniejsze zasady bezpieczeństwa, również te związane z pandemią. W lecie zaprosiliśmy dzieci do udziału w programie Lato z CEMEX, bo wiele z nich z powodu restrykcji lub trudniejszej sytuacji finansowej rodziców nie wyjechało w tym roku na wakacje. Dlatego zaproponowaliśmy im różnorodne zajęcia łączące zabawę i naukę. Z kolei seniorzy mogli wziąć udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, żeby wspólnie spędzić czas i wrócić do formy po okresie wiosennej izolacji. Zadbaliśmy też o poprawę bezpieczeństwa najbardziej narażonych na kontakt z wirusem, przekazując podstawowe środki ochrony osobistej szpitalom, domom pomocy społecznej i szkołom. Jak co roku nasza fundacja przyznała granty finansowe organizacjom pozarządowym i placówkom edukacyjnym. Tym razem wsparliśmy m.in. projekty, które skupiały się na łagodzeniu skutków pandemii w lokalnych społecznościach. Nie zapomnieliśmy też o trosce o środowisko. Jako jeden CEMEX współpracowaliśmy w ramach projektu nasadzenia drzew w okolicy naszych zakładów, poprawiając tym jakość życia okolicznych mieszkańców. W tym szczególnym czasie mogliśmy liczyć na zaangażowanie naszych koleżanek i kolegów z innych działów CEMEX Polska oraz wolontariuszy, a także partnerów społecznych. Dziękujemy Wam. Mamy nadzieję, że nasza współpraca jeszcze bardziej wzmocni się w kolejnych latach, bo razem budujemy lepszą przyszłość.